Cześć, słuchajcie, jestem właśnie w drodze do warsztatu, zobaczyć co tam się dzieje z E9-kami, bo przez ten okres noworoczno-świąteczny, no powiem, prace trochę stanęły. Ostatni raz jak byłem w warsztacie, to od zera do bohatera, czyli ta gorsza E9-ka miała już zerwany lakier. Natomiast jadę teraz zobaczyć, co się dzieje z bulwarówką, czyli z E9-ką, która będzie malowana w kolor złoty. I zobaczymy, jak po prostu postęp prac. Na razie ma być zerwany lakier jedynie z zewnątrz, żebyśmy ocenili, jak faktycznie to wygląda. A w późniejszym etapie będziemy dalej działać z otwieraniem samochodu, bo trzeba powiedzieć, że E9 to jest model, którego nie można robić blecharsko, tylko powierzchownie. Trzeba rozebrać błotniki przednie, błotniki tylne i zobaczyć po prostu, co tam się dzieje. No to co, ja zmykam do warsztatu, pokazuję wam, co tam się dzieje obecnie z samochodem. Oglądajcie i śledźcie oczywiście kanał na YouTube. Zobaczyliście, jak to na ten moment, jak ten samochód wygląda. No ja muszę powiedzieć od siebie, że wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie, bo A9 to są takie samochody, które stan blacharski jest bardzo, bardzo różny i czasami auto wygląda na mega zdrowe, natomiast po zdjęciu lakieru okazuje się, że jest fatalnie, bo są takie przypadki. W tym przypadku akurat wydaje się, że będzie naprawdę dobrze. Auto miało już robione jakieś naprawy, były wstawiane reperaturki drzwi czy dolne części błotników. Natomiast naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Dowiedziałem się, że błotniki przednie nie były ściągane. Są tam oryginalne zgrzewy, są oryginalne wytłoczenia, które łączą błotnik z karoserią. Także naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie. Były również wstawiane reperaturki progów. Natomiast były stawione oryginalne, nie była to zrobiona żadna rzeźba, także fajnie to się zapowiada. I teraz kolejny etap, teraz będziemy rozbierać samochód, rozcinać błotniki przednie, tylne i będziemy już tam piaskować czy sodować wnęki, komorę bagażnika, komorę silnika i zobaczymy, co po prostu E9 ma tam w środku, czyli tak naprawdę najtrudniejszy moment przed nami i to już będzie określone tak naprawdę pole prac blacharskich, które czeka przed nami, ale jestem dobrej myśli, także śledźcie, bo na pewno niedługo będzie kolejny odcinek i działamy po prostu dalej. Do zobaczyska, cześć!